To kolejne święto inwestycji i sportu w Białej Podlaskiej. Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju naszego miasta, jeżeli chodzi także o infrastrukturę sportową. To kolejny z przykładów takiego naszego działania. Znajdujemy się nieopodal ulicy Zdanowskiego na terenie obiektów MKS Podlasie, top 54, tuż przy naszej rzece Krznie, gdzie właśnie oficjalnie oddajemy do dyspozycji najmłodszych piłkarzy w Białej Podlaskiej nowe boisko. Boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 40 na 40 metrów, ale to tylko jeden z elementów tego zadania inwestycyjnego, bo tuż za Państwem jest nowy parking z kratki ażurowej oraz kostki na ponad 40 miejsc postojowych, to także ciągi pieszo-jezdne oraz infrastruktura energii elektrycznej i oświetlenie. Przypomnę, że jest to jeden z etapów naszej inwestycji w tej części miasta, dlatego że tą najbardziej oczekiwaną jest stanica kajakowa, która tę funkcję będzie pełnić w tym okresie spływowym przy rzece, a przez cały rok ten budynek będzie służył jako siedziba klubu MKS Podlasie w tej części szkolącej na tych boiskach przede wszystkim dzieci i młodzież. Docelowo w przyszłym roku będziemy kontynuować tę inwestycję, którą mam za sobą. Czekamy na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli rozbudować to boisko ze sztuczną nawierzchnią do pełnego wymiaru 70 na 50 metrów. Przeniesiemy też drogę pieszo-rowerową oddzielającą te dwa boiska. Ona będzie je okalać i prowadzić bliżej rzeki tutaj do parkingu. Zwiększamy funkcjonalność, usprawniamy i wzbogacamy naszą infrastrukturę sportową, za co bardzo dziękuję zaangażowanym w te przedsięwzięcia urzędnikom Urzędu Miasta oraz tym najwdzięczniejszym, najżyczliwszym, najbardziej kompetentnym w tym sportowym, piłkarskim zakresie partnerom, jakim są działacze, prezesi, trenerzy i zawodnicy naszego klubu sportowego MKS Podlasie, bo docelowo po połączeniu dwóch zespołów właśnie taką formę ten nasz klub o tradycji sięgającej 1957 roku przyjmie. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego, że tak jak tutaj wspomniał prezydent, infrastruktura sportowa, piłkarska ciągle wzbogaca się. Niebawem będziemy mieli otwarcie stadionu, gdzie nasi piłkarze z utęsknieniem i z niecierpliwieniem oczekują tego wydarzenia. Dzisiaj, tak jak wspomniał, jeszcze raz to chcę podkreślić, pan prezydent, to jest tylko część realizacji, bo to, co zostało tutaj w końcowej fazie powiedziane, 70 na 50 to jest ten wymiar boiska, gdzie zawodnicy, którzy uczestniczą między innymi w programie certyfikacji szkółek piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej, będą mogli realizować zajęcia oraz rozgrywać mecze w swojej liczebności. Bardzo cieszymy się z tego parkingu, bo zawsze dużym utrudnieniem dla mieszkańców tutaj z bloków na osiedlu Sidorska były samochody rodziców, a tutaj dzisiaj mamy sporo miejsc parkingowych właśnie dzięki temu, żeby rodzice mogli bezpiecznie dowieźć i dostarczyć dzieci trenerom do zajęć na świeżym powietrzu. Jesteśmy szczęśliwi, liczymy na kolejne i jak najszybsze właśnie te zmiany, procedury, no i na budynek klubowy wraz ze stanicą, co będzie na pewno wizytówką miasta. Dzisiaj jest rozgrywany tutaj finał na szczeblu okręgowym Pucharu Polski. Jest prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i pełen podziwu jest właśnie tym utrzymanym naszym boiskom i że ciągle gdzieś tam jak przyjeżdża, to widzi coraz to coś nowego. I to na pewno jest bardzo pocieszające. Witam Państwa. Ja ze swojej strony chciałem już na koniec powiedzieć tylko tyle, że z racji tego, że jestem zaangażowanym w piłkarstwo Białej Podlaskiej od dosyć dawna, to miło mi jest dzisiaj powiedzieć, że byłem świadkiem tego, że coś można zburzyć, rozwalić i zniszczyć, ale też przychodzą czasy, kiedy można to wybudować, naprawić i mam nadzieję, że w tym kierunku będzie miasto nasze się rozwijało dalej. Także jeszcze raz dziękuję, słowa uznania, naprawdę Akademia Piłkarska Podlasie, Biała Podlaska ma warunki do tego, żeby szkolić zawodników i żeby zajmować się dziećmi
przekazane im przez rodziców, którzy mam nadzieję docenią to, co się dzieje w mieście. Wraz ze wzrostem infrastruktury zainteresowanie na pewno będzie większe. My ze swojej strony też uczynimy wszystko, żeby dzieci miały jak najlepsze warunki do realizacji procesu treningowego. I tak jak Państwo tutaj widzą, zadowolone, uśmiechnięte dzieciaki, które ćwiczą, no i czekamy, aż będą gdzieś tam te talenty swoje rozwijały. A wszystkich Państwa, niekoniecznie kibiców piłki nożnej, będziemy zachęcali do tego, żeby siedzibę MKS Podlasie Akademii Piłkarskiej odwiedzać w tym ciepłym okresie miesięcy, w których będziemy chcieli turystycznie wykorzystywać naszą rzekę Krzne, bo będzie tu wspomniana stanica kajakowa, co jest tym jednym z etapów tak pożądanego przez nas procesu przywracania rzeki miastu lub, jak ładnie mawiamy, odwracania miasta do rzeki.